Jeśli wołasz mnie, jestem tu. Tylko martwię się, by twych słów jakiś wiatr pośród traw, pośród pól nie zagubił. Jeśli szukasz mnie, jestem tu. Tylko boję się, by twych nóg jakiś kurz skrętych dróg, mrocznych dróg nie zatrzyma. Nie zatrzymał, nawet nie wiesz, jak boli ta myśl, jak cierniom się staje podobną, kiedy noc zapyta, cóż wy, cóż my. Znaczymy osobno, jeśli wołasz mnie, jestem twój. Mocno wierzyć chcę, że mnie wołasz. Jestem pewien, że można ze snów stworzyć most, co granicę pokona. Dwojga dusz. Dwojga dusz. Jeśli czekać mam, będę tu. Tylko boję się, by zły duch kilku chwil, kiedy my sam na sam nie odebrał. Jeśli wołasz mnie, jestem tu. Tylko boję się, by twych słów jakiś wiatr pośród traw, pośród pól nie zagubił. Jeśli wołasz mnie, jestem twoja. Mocno wierzyć chcę, że mnie wołasz. Jestem pewien, że można ze snów stworzyć most, co granice pokona. Jeśli wołasz mnie, jestem twój. Mocno wierzyć chcę, że mnie wołasz. Jestem pewien, że można ze snów stworzyć most, co granice pokona. Dwojga dusz. Dwojga dusz. Dwojga dusz. Dwojga.388 wydanie audycji Radia RTM Staszic rozpoczęli Małgorzata Bielecka i Adam Szabat piosenką Jestem Tu. Artyści Teatru Piosenki Młyn. Teatru, który w tym roku będzie obchodził 10. rocznicę istnienia, a więc na horyzoncie jubileusz. A w tym wydaniu rozpoczynamy od nocy. Od nocy muzeów. Ta wyjątkowa noc, która we wszystkich muzeach w całej Polsce dała możliwość wszystkim chętnym do zwiedzenia muzeów, w naszym muzeum imienia księdza Stanisława Staszica była też nocą poświęconą pamięci profesora Wiktora Zina. Mogliśmy się spotkać z panem Szymonem Zinem, synem pana profesora, i posłuchać osobistych wspomnień. Od tego zaczniemy. Następnie zapraszam do studia Radia RTM Staszic na spotkanie z Bartkiem Kozłowskim, studentem Akademii Górniczo-Hutniczej. To spotkanie szczególnie polecam tegorocznym maturzystom. Na zakończenie przeniesiemy się do Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na spotkanie z autami amerykańskimi. Piąty zlot aut amerykańskich. Działo się. Rzeczywiście mieliśmy ciekawych gości, no i o tym wszystkim wspólnie z Maćkiem Dobrowolskim opowiem w reportażu. Tak więc zapraszam na Noc Muzeów. To tylko taka jedna noc w roku, która rozpoczyna się o godzinie 12 w samo południe. Przepiękna pogoda, słońce świeci, w końcu zapominamy o zimie, która jeszcze tydzień temu nam przypominała, że jednak nie chce nas opuścić, ale jednak dzisiaj noc muzeów, która w takich bardzo przyjemnych warunkach będzie się odbywała. Początek godzina 12, tak jest w całej Polsce, a jak będzie w Hrubieszowie, o to poproszę pana dyrektora Bartłomieja Barteckiego. Panie dyrektorze, czego możemy się spodziewać w dzisiejszej nocy muzeów?
Dzień dobry. No faktycznie, pogoda wreszcie nam dopisała, bo rok temu przy okazji Nocy Muzeów wcale tak rewelacyjnie nie było. Znaczy trochę ciężko jest mówić o Nocy Muzeów, kiedy mamy południe, ale faktycznie my już po raz kolejny postanowiliśmy, że tą noc rozpoczniemy już w samo południe, bowiem no, mamy świadomość, że najmłodsi oczekują nie tylko wystaw muzealnych, ale także takiej aktywności muzealno-artystycznej, plastycznej, więc już od 12 tutaj pod Muzeum w Cieniu będziemy realizować się i muzealnie, i plastycznie. W tym roku przede wszystkim chcieliśmy się skoncentrować na takich dwóch tematach. Dawno nie było nagłośnienia u nas archeologii, więc w tym roku spróbujemy przekonać młodzież do wzięcia udziału w warsztatach jubilerskich gockich, czyli będziemy próbować rekonstruować, wprawdzie z modeliny, bo ze szkła byłoby to trochę trudne, rekonstruować paciorki używane przez gockie kobiety niemal 2000 lat temu na ziemi chrubieszowskiej. Ale też chcieliśmy troszeczkę zaprezentować, jak trudna jest praca archeologa, nie tylko ta terenowa, ale także ta gabinetowa. I mamy trochę naczyń ceramicznych, gockich, które no, wymagają posklejania. My nigdy nie znajdujemy w ziemi naczyń w całości, one zawsze są prawie, że w jakichś fragmentach, więc nam to zajmuje mnóstwo godzin. Oczywiście, no, powiedzmy sobie wprost, nie będą to oryginalne naczynia gockie, ale te wzorowane na gockich, ale można swoich sił w takich trójwymiarowych ceramicznych puzzlach u nas pod muzeum dzisiaj spróbować, więc to jest to jedno zagadnienie archeologiczne. A drugie, to pamiętajmy, że w tym roku obchodzimy 10. rocznicę śmierci profesora Wiktora Zina i też pod tym kątem chcieliśmy przypomnieć tą serwetkę i zachęcić młodzież, żeby plastycznie zrealizowała się tutaj na terenie muzealnym i spróbowała zobrazować krajobraz czy pejzaż chrubieszowski, troszkę wzorując się na dziełach mistrza, ale także korzystając z własnych umiejętności, z własnych talentów, więc myślę, że w tych pięknych tutaj słonecznych, ale troszkę zacienionych przestrzeniach będziemy mogli się fajnie z dziećmi pobawić. A jeżeli chodzi o wieczór, to już zupełnie inne atrakcje. Startujemy z tą taką częścią nocno-wieczorną o godzinie 19, począwszy właśnie od przypomnienia serwetki profesora Wiktora Zina. Tym razem będzie nam ją przypominał Szymon Zin, czyli syn. Spotkanie pod tytułem Pod jednym dachem z legendą, czyli wspomnienie Szymona Zina o ojcu, rozpoczyna się o godzinie 19. Bardzo serdecznie na to spotkanie oczywiście zapraszam. A już po tym spotkaniu chcieliśmy znowu niespodziankę, bo Noc Muzeów to jest taki czas, kiedy różne rzeczy wcześniej nie opowiadane, nie przypominane się u nas pojawiają. I w tym roku także mamy wyjątkową niespodziankę. Myśmy w ubiegłym roku sygnalizowali, że być może uda nam się zdobyć kapitalny obraz Pawła Gajewskiego, który gdzieś tam przypadkowo pojawił się na giełdach dzieł sztuki. I faktycznie udało nam się ten obraz zdobyć. On jeszcze ani razu nie był pokazywany. Ja przyznam się szczerze, że dzisiaj mamy sobotę. Myśmy go w czwartkowe popołudnie dopiero odebrali z takiej profesjonalnej konserwacji, więc naprawdę robi wrażenie. Więc tych wszystkich, którzy zdają sobie sprawę i mają świadomość, że Paweł Gajewski to jest taka sylwetka, którą należy promować, która jest może nawet bardziej znana w świecie niż na ziemi chrubieszowskiej, ale staramy się temu jakoś zaradzić. To jest obraz, który po prostu trzeba obejrzeć, więc o godzinie 20 jest oficjalna prezentacja tego obrazu wraz z taką krótką informacją na temat jego specyfiki, bo on zupełnie nie przystaje do znanej nam twórczości Pawła Gajewskiego, którą od lat prezentujemy w zbiorach muzealnych. Jest to zupełnie, mówiąc kolokwialnie, innej parafii. Inna technika, inna tematyka, wyjątkowy. Ja przyznam szczerze, gdybym miał możliwość, sobie go nawet prywatnie w domu powiesił, ale cieszę się, że zasilił zbiory muzealne. A o godzinie 21.00, my to nazywamy kuratorskim oprowadzaniem, mamy teraz wyjątkową wystawę archeologiczną pod tytułem Znalazłem w gruncie rzeczy. Ona, powiem wprost, powstała głównie dzięki temu, że mieszkańcy naszego regionu wyczuleni byli na to, co znajduje się w ziemi, na ich posesjach czy na ich polach uprawnych. Mnóstwo takich zabytków trafiło do nas właśnie dzięki takiej spostrzegawczości, a kiedy sobie zdaliśmy sprawę, że to są nie tylko liczne przedmioty, ale także wyjątkowej urody artystycznej i wartości naukowej, stwierdziliśmy, że musimy z tego zrobić naprawdę dużą wystawę. I kiedy tak kombinowaliśmy, wyszło na to, że ta wystawa zajmuje prawie pół muzeum, więc wystawa jest naprawdę wyjątkowa. Mnóstwo rzeczy nigdy wcześniej nie pokazywanych, wszystkie z naszego regionu, a niektóre są tak wyjątkowej urody, tak sensacyjne, że można byłoby na ich podstawie nowe podręczniki do archeologii pisać na temat ziemi chrubieszowskiej. I to też powiem panu, że wielu badaczy w Polsce drapie się teraz po głowie, jakim cudem takie rzeczy znalazły się pod Chrubieszowem, więc warto te
te eksponaty obejrzeć, warto na tą wystawę oczywiście przyjść i ja będę miał tę przyjemność, ten zaszczyt, żeby Państwa o 21 po tej wystawie oprowadzić, właśnie opowiadając takie trochę anegdoty, w jaki sposób poszczególne przedmioty trafiły najpierw do rąk naszych mieszkańców, a dopiero później do zbiorów muzealnych. Naprawdę często są zabawne, czasem takie tajemnicze okoliczności, czasem zakrawające jednak trochę prawie że o kryminał, ale to jest coś, o czym warto posłuchać, warto obejrzeć, więc na to serdecznie Państwa zapraszam. I oczywiście do północy jesteśmy, jak zawsze, do ostatniego zwiedzającego czynni. Tak więc będzie to wyjątkowa okazja do obejrzenia muzeum, zapoznania się z tym, co nowego się pojawiło na ekspozycjach. No cóż, czeka nas rzeczywiście bardzo ciekawa noc, także dziękuję bardzo panie dyrektorze. Mam nadzieję, że jeszcze na podsumowanie powie pan nam parę słów. Oczywiście zapraszam już w godzinach wieczornych, kiedy może upał będzie troszkę mniejszy, a na pewno zwiedzających dużo więcej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ta noc, która rozpoczęła się o godzinie 12 w południe, trwa dalej. Zaczyna się najciekawszy fragment nocy. O godzinie 19 będziemy mieli spotkanie z panem Szymonem Zinem. Spotkanie poświęcone pamięci Wiktora Zina, jego ojca. Osoby, która Hrubieszów przybliżyła wszystkim mieszkańcom naszego kraju i nie tylko. A wieczór sprzyja zwiedzaniu ekspozycji muzeum. No i razem ze mną jest Bogumił. Bogumile, wiem, że już zwiedzałeś najnowszą ekspozycję w muzeum. Jak wrażenia? Moje pierwsze wrażenie, kiedy zauważyłem nową ekspozycję, była bardzo pozytywna, bo zaskoczyło mnie, że portret Wiktora Zina jest obok wielkiego pomnika Wiktora Zina właśnie, gdzie jest wszystko dokładnie opisane, aczkolwiek nie mogę się doczekać spotkania z panem Szymonem Zinem. Tak więc za chwilę będzie to spotkanie, a jeszcze w międzyczasie obejrzymy wystawę archeologiczną, która jest teraz takim najważniejszym fragmentem ekspozycji Hrubieszowskiego Muzeum. W ogóle to miejsce, ten pałac du Château, który jest właściwie taką wizytówką naszego miasta, działa wyjątkowo. Nie codziennie tutaj zaglądamy, ale teraz z tej perspektywy, patrząc na piękny już zielony park i na główną ulicę naszego miasta, czuje się ten klimat naszego miasta. A więc te promocyjne hasło "Miasto z klimatem" jak najbardziej jest uzasadnione. No to cóż, idziemy do wnętrza. Zapraszam teraz Dorotkę i pana Szymona i myślę, że poznamy profesora. Nawiązując do tego, co pani dyrektor powiedziała, byłem w Stanach Zjednoczonych. Tam z ojcem projektowaliśmy kościół w Detroit, a dokładnie pod Detroit Stirling Heights. Ponieważ kontener z częściami do tego kościoła, do wnętrza kościoła opóźniał się, bo statkiem to płynęło wszystko, myśmy polecieli samolotem. W związku z tym, no ja z racji tego, że nie miałem co robić, chociaż nigdy nie byłem wędkarzem, ale postanowiłem chodzić sobie na rybki. Była taka wąska, wąziuteńka, powiedzmy strumień. I tak, nie umiałem tych ryb łapać nigdy, ale co zarzuciłem wędkę, to wyciągałem rybkę. Nagle się okazuje, że całe wiadro ryb tych nałapałem, takich niedużych. No co z tym zrobić? Przyniosłem wam do tych księży i mówię, no co, nie masz pojęcia, jaki to smaczne. A nie, no dobra, no to spróbujemy. I oni to usmażyli. No i później mnie jakoś niefortunnie biła się oś z tej ryby pomiędzy dziąsło a zęba. No i zacząłem puchnąć. W związku z tym jeden z tych księży powiedział, no musimy do dentysty. Jak musimy, to musimy. To nie Polska. Tam były Stany. Jak się pojechało, a jak dowiedziałem się, że wizyta od dentysty kosztuje $300, to już mnie w latach 70., koniec lat 70., to mnie po prostu zatkało, bo to relacje pomiędzy dolarem a były zupełnie, zupełnie odrębne niż w tej chwili. Poszedłem do dentysty, no i tak siedzę, rozmawiam po angielsku najpierw z tym dentystą, pyta się, skąd ja jestem, ja mówię, z Polski, z Krakowa, ale tak właściwie to jestem z Hrubieszowa. Z Hrubieszowa. A wie pan, że moja babcia pochodziła z Hrubieszowa? Wyobraźcie sobie państwo,
Detroit, drugi koniec świata. Praktycznie. Babcia z Detroit, był rodzina żydowska, która udało jej się uciec. I pan lekarz, stomatolog, nauczył się od babci tylko trzech słów. Siedzą ptaszki na dachu. I tyle umiał po polsku. I to było takie wzruszające, tak jak pani mówi, że we Wrocławiu. A tu no proszę, proszę zobaczyć, jaki świat jest mały. Także dobrze, tyle chciałem powiedzieć o tym moim spotkaniu z Hrubieszowiakiem na drugim końcu świata. Do podobnych wątków zresztą jeszcze, mam nadzieję, wrócimy w trakcie rozmowy, bo też z punktu widzenia muzealnika będę miała co dodać i na ten temat, jeżeli chodzi o to, jak świat bardzo jest mały, jak się okazuje tutaj u nas w tym małym, wydawałoby się prowincjonalnym muzeum. Drodzy Państwo, tak się składa, że to nie po raz pierwszy w ramach Nocy Muzeów nawiązujemy do życia i twórczości profesora Wiktora Zina. Otóż w maju 2013 roku, dzięki uprzejmości pani Aleksandry Zin, żony profesora, z okazji 6. rocznicy jego śmierci, w Hrubieszowskim Muzeum została zorganizowana wystawa czasowa pod tytułem Ulotne przejawy piękna, której wernisaż odbył się właśnie w ramach kolejnej edycji tej wyjątkowej akcji, do której nasze muzeum włącza się już, jak pan dyrektor policzył, od 6 przynajmniej lat. Dziś spotykamy się z panem Szymonem Zinem po to, aby posłuchać jego wspomnień i refleksji o ojcu, ale dla nas, muszę przyznać, jest to forma uczczenia pamięci profesora w 10. rocznicę jego śmierci, bo ów pamięć o nim i jego dokonaniach oraz zasługach to zarówno nasza powinność, to po pierwsze, jak również forma spłaty długu wdzięczności wobec niego. Jednocześnie jednak zależy nam również na takim ponownym odkryciu profesora, to o czym tu mówiliśmy, profesora jako człowieka z krwi i kości, ojca, rodzinie, między innymi. Jak nam to wyjdzie, to poznanie profesora, o tym przekonamy się już za kilka chwil. Ja w jednym ze swoich artykułów poświęconych profesorowi i zresztą przy chyba każdej okazji, kiedy mam możliwość o nim mówić, zawsze powtarzam te słowa, że o Wiktorze Zinie mówi się: architekt, konserwator zabytków, naukowiec, scenograf, rysownik, malarz, pisarz, gawędziarz, autor programów telewizyjnych i audycji radiowych, miłośnik piękna, patriota, również lokalny, piewca tradycji, pracowity perfekcjonista, dżentelmen i tak można jeszcze by długo wymieniać. Więc a propos takich cech osobowości, mam takie pytanie. Czy jakieś cechy ojca, między innymi pośród tych, jakie tutaj padły, ogólnie uważane, uznawane za zalety, w tym domu rodzinnym, pośród was, w waszych oczach, oczach członków rodziny, mogły być szczególnie uciążliwe, jak chociażby, tutaj przychodzi mi na myśl to w związku ze słowem gawędziarz, z określeniem gawędziarz. To, co dla nas fascynujące, być może dla Państwa czasami było wręcz nudzące, nużące. Proszę coś o tym. Zanim odpowiem na to pytanie, to bardzo chciałem Państwu podziękować. Jestem naprawdę wzruszony tym, że Państwo zaprosiliście mnie na takie wspomnienia o tacie. Także bardzo dziękuję wszystkim i to, co będę mógł powiedzieć, to oczywiście powiem. Cóż, w domu rodzinnym to była statem czasami udręka. No właśnie. Dlatego, nie ze względu na to, na jego gawędziarstwo, bo on jak pracował, a pracował zwykle 90% tego, co był w domu, to była też praca. On zawsze mówił, że moje hobby to praca. Natomiast jeżeli chodzi o tą uciążliwość, jak ojciec wstawał o godzinie 4 i jeszcze kazał nam się zrywać z siostrą, wstawaliśmy o godzinie 7, to dla młodego człowieka to jest środek nocy. A jak wstawał o godzinie 4, to sobie też nie żałował. Włączał czajnik, który gwizdał, tłukł się wszystkimi meblami, jak tylko mógł, wyciągał garnitury, przymierzał. Wiecie Państwo, no to normalna sprawa. Natomiast zwykle ojciec był tak zapracowanym człowiekiem, że ojciec pracował na 4 etatach. Na 4 etatach, wyobraźcie sobie. Był w PKZ-ach szefem,
prowadził budowę rynku, czyli był budowlańcem, przebudowę rynku krakowskiego ratusza i sukiennic. Poza tym prowadził badania w różnych kościołach, to kościół świętego Andrzeja w Krakowie, to kościół świętego Wojciecha na rynku, którym odkrył dużo, dużo różnych nowości, które były przedtem nieznane. Także tutaj w tym momencie, jak tata wstawał o 4 rano, kładł się o 10, co zresztą dla młodych ludzi też było jakoś uciążliwe, bo spać, dzieci, spać, taka wasza mać. Znaczy nie mówił brzydkich słów, tylko ja dosłownie cytuję. No ale był pełen humoru, pełen takich. Nikt uderzył mnie raz w życiu dostałem klapsa. To muszę się przyznać. Miałem chyba 4 lata, jak nie chciałem gaci włożyć do kąpieli w rzece. I za to mi tata dał klapsa, ale jeszcze nie odszedł na kroki, jak się wrócił i zapytał, czy mi bolało. Bardzo to pedagogiczne. Bardzo pedagogiczne. Ale co I jeszcze, jeżeli można powiedzieć, jak już taki wątek tego, powiedzmy, bicia, widziałem raz ojca w akcji. Naprawdę. Można tak się, wydaje się, że to był taki o człowiek flegmatyczny, że on był takim człowiekiem, który, no takie ciepłe kruchy chodził. Bo on zwykle takie wrażenie robił. Ale było to w Warszawie, poszliśmy do Pałacu Saskiego, już jak ojciec był wiceministrem kultury, poszliśmy do Pałacu Saskiego, no i jakaś łobuzeria, jakiś chłopak zaczął coś tam dogadywać. Ja mówię, tato, ja mu przywalę. Mówi, spokojnie, Szymon, nie wdawaj się w żadną bójkę. A facet szedł za tym, o idzie ten, z wiaderkiem węgla i z piórkiem w dupie. No to było to obraźliwe, prawda? Ale jednak ojciec, ale jak tamten zaczął się, a proszę zauważyć, jaka znakomita strategia tego człowieka była. On go tak podprowadził, żeby on się przewrócił na trawnik. Jak zobaczyłem, jak ojciec go pchnął, jak tamten wywalił 2 koziołki do tyłu i po prostu wziął nogi za pas, to wtedy stwierdziłem, no Boże, ten mój tata to jest Samson. To jest kawał chłopa. Nigdy go o to nie podejrzewałem. Tak, ale tak się już trochę rozgadałem. Czyli pacyfistycznie najpierw podchodził do tematu. Ale później się nie udało, więc trzeba było inne argumenty. Ale co na przykład z opisanym przez Jerzego Strobota bałaganiarstwem? To był, jak zawsze tata mówił, twórczy bałagan, który ja po nim przejąłem, który ja dostaję w tej chwili ogromne wciry, bo jeżeli ja na przykład jakąś kasetę do montażu, czy jakiś materiał położę sobie w jednym miejscu, to ja wiem, że on tam leży, a to przyjdzie i musi być wszystko uszeregowane. Ja tak, przepraszam, że mówię mojej żonie, to przyjdzie, ale ja to tak mówię. Ale moja żona to jest to. Jest to wspaniała kobieta i naprawdę bardzo dobry partner w życiu. Natomiast no, on miał takie właśnie swoje... Ale to sytuacja się powtarza, jeżeli mogę, bo tak samo pański ojciec mówił o tym, że sam jest bałaganiarzem, a to jego żona starała się wszystko dokumentować, organizować tę przestrzeń i no, wiedzieć, tak gdzie było. Co leży. Tak było, czyli więc ta historia lubi się powtarzać. No tak jak mówię, to pod tym względem to on był... Jakby mu nie przeszkadzano, to on by wszystko znalazł. U niego w pracowni to był taki bałagan, że się w głowie nie mieści. Wierzcie mi, naprawdę. U niego w pracowni to już nawet mama nie mogła niczego dotknąć. On wiedział, gdzie położył kredę, gdzie położył węgiel, gdzie miał pastele i wszystko znajdował. Wszystko znajdował. I to w jego mózgu było to zakodowane, że to jest miejsce, dlatego i nie znosił, jak ktoś mu się w to wtrąca. Zupełnie nie znosi. Przestawia, dokładnie. Tak. No to przypominam się właśnie, mówiłam Państwu, uprzedzałam, że można się rozmowę potoczyć nieco inaczej, niż sobie zaplanowałam. Przypomniało mi się z rozmowy z pańską matką, która mówi o tym, że kiedy ojciec przystępował do tej współpracy z telewizją, okazało się na przykład, no telewizja ma ściśle wyznaczone ramy czasowe, więc matka pańska opowiadała o tym, że ojciec przy pierwszych próbach jakiegoś szkicu z opowiadaniem, ze stoperem w ręku, czy tam z zegarkiem, prawda, kontrolował ten czas. Okazywało się, że taki jeden szkic zajmuje mu 20 minut. Po czym w telewizji powiedziano mu, nie, na jeden maksymalnie ma pan 2-3 minuty.
proszę sobie wyobrazić, trzeba było ten czas skrócić. Więc małżonka właśnie profesora opowiadała o tym, jak cały czas skracał, coraz szybciej, znowu wyrzucał, bo znowu przekroczył czas. I tak mówi, zgniatał to, wyrzucał, a ja biegałam po pokoju, zbierałam, rozprostowywałam i doteczki. Takie było. Coś mi opowiadała, że tak było. To był styl pracy profesora? Przy tym incydencie to ja byłem. No właśnie. Bo ja Państwu opowiem, jak to było. Tata miał pracownię na Małym Rynku w Krakowie, na drugim piętrze. Na trzecim piętrze mieszkał, miał pracownię Kampel. I pamiętam wtedy, jak już po raz dziesiąty chyba ojciec rysował panoramę Wawelu, wchodzi kantor. On nigdy nie mówił dzień dobry, zawsze na przywitanie tylko mówił, Witek, masz co wypić? No i takie było jego przywitanie. I wtedy kantor przyszedł, popatrzył, no cóż, rysujesz ten Wawel i rysujesz, patrzysz na zegarek, tak mówi, bo ja mam tylko 2 minuty na narysowanie. I to jeszcze naprawdę, byłem przy tym obecny. Tak, 2 minuty telewizyjne. Także tutaj telewizyjne, to czas telewizyjny jest zupełnie inny. Zgadza się. Wiecie Państwo, teraz na przykład przy nagraniach to można w jakiś sposób regulować, to można przyspieszyć to rysowanie. Tak. Można, żeby to nie trwało w czasie rzeczywistym. Ale większość audycji ojca do 71 roku była nierejestrowana. Ona gdzieś tam w kosmosie pewnie sobie biegnie. Może kiedyś technika dojdzie do tego, że to złapią to. Tak jak na przykład w takim futurystycznym filmie pamiętam, że pierwsza transmisja telewizyjna to było przemówienie Hitlera na otwarcie Lincoln. To była pierwsza na świecie transmisja telewizyjna. I właśnie jakaś tam cywilizacja przełapała to, nie znając oczywiście historii Ziemi, i tego Hitlera puściła. To taki film, dość dobry jest, fantastyczno-naukowy, w czymś ja się zresztą lubuję. Tak, audycje szły od 59 roku. Proszę sobie wyobrazić, to telewizja wtedy była w powijakach. Już nie mówiąc o tym, że Polska była w powijakach wtedy, bo w Stanach Zjednoczonych to jeszcze przed wojną zaczynano już badać nad telewizją. Oczywiście technika to wszystko wyprzedziła, ale tutaj no, nie było możliwości tego. To wszystko szło jak nie na żywo. Później było rejestrowane. To może kogoś z Państwa zainteresuje, że pierwszy magnetowid był taki jak pół tego pokoju. On był jeden w Katowicach. Ponieważ było wtedy embargo na sprowadzanie sprzętu zachodniego do Polski, to ten magnetowid był przemycony w częściach, złożony przez naszych specjalistów, a w księgach telewizji widniał jako maszyna do odkurzania. No bo nie można było wtedy z tych technologii, można było rosyjska, ale Rosjanie daleko byli za to wszystko. Także na przykład odbywało się w nocy te audycje pierwsze rejestrowane. To było po łączach przesyłane na Katowice. W Katowicach był ten magnetowid, no i później był odtwarzany. Później oczywiście w miarę postępu telewizji, w miarę tego jak się rozwijało, weszły te VHS-y na początku, które każdy najprawdopodobniej miał odtwarzać jakiś. To później to już zupełnie zaczęło się. I ja wtedy z ojcem zacząłem kręcić cykl. Ojciec nie mógł wysiedzieć bez telewizji. On sam mi zaproponował, zróbmy taki cykl opowieści Dom Rodziny. Z tego cyklu, z tych 17 odcinków zachowało się zaledwie chyba 9. Ze względu na to, że no, ja to zabierałem do domu i tam, gdzie ja mieszkałem, gdzie ja z kolei studiując architekturę miałem swoją pracownię, wybuch pożar. I za straż pożarna oczywiście nie patyczkowała się, polewała to wszystko. Przez co ja dostałem dyspensę z zaliczenia semestru, bo powiedziałem, straż pożarna mi zalała, no niestety nie mogłem. Czy to była prawda, czy nieprawda, to już pozostanie moją tajemnicą, ale i wtedy te kasety zalało. Ja już tego nie mogłem otworzyć. To, co mi się udało otworzyć z tych pierwszych audycji, które ja robiłem. Ojciec w sumie zrobił 17 cykli.
z czego ze mną zrobił 5. Tylko i wyłącznie ze mną zrobił 5. No to były m.in. opowieści domu rodzinnego, wspomnienia z rodzinnego domu. Taką pierwszą audycję to tutaj niedaleko, jakby Państwa interesowało, jest taka posadzka. Tu zaraz, zaraz koło muzeum. Ta posadzka widnieje na rodzinnej fotografii. Jak Państwo chcecie ten program obejrzeć, to proszę poszukać w internet rodzinna fotografia. I tam mój pradziadek namalował dekoracje do tego i cała rodzina jeszcze z prababcią, świętej pamięci prababcią Teklą, z pradziadkiem Szymonem moim, z małym moim dziadkiem, który na koniku siedzi, takim z szabelką drewnianą, to jest tam utrwalone, ale głównym łącznikiem tego jest ta posadzka, która do tej pory pozostała, która jest na tej rodzinnej fotografii. Zobaczcie Państwo ten program, polecam. I tę posadzkę, to można nawet dzisiaj posadzkę po naszym spotkaniu. Posadzkę możecie Państwo zobaczyć po spotkaniu, bo ona jest taka, z jednej strony była posadzka kwadratowa i tak jak na przykład prezbiterium w kościele, różniła się od tego, co było z tyłu za tą dekoracją. A za dekoracją co było? No ciemnia po prostu. Nic więcej. I jak mój pradziadek dowiedział się od tego fotografa, że pierwszego fotografa w Polsce, któremu zresztą tam pomógł załatwić, to ciężka sprawa była wtedy, że malarze pójdą z torbami, no to się przestraszył. I rzeczywiście tak było. No bo już przedtem nie było fotografii. To był pierwszy zakład fotograficzny. No mój dziadek miał wtedy może 4, może 5 lat, a dziadek urodził się w 1896 roku. Jest to pamiętna data, bo w tym roku umarł Wyspiański. Nie Wyspiański Boże, tylko Matejko. Mhm, tak. W 1896 roku. No i ta rodzinna fotografia pozostała, jest i u nas, jest w naszym domu na Kilińskiego, jest w Krakowie, ona została później powielona parę razy, no bo to jest praktycznie jedna, jedyna pamiątka, która z tamtych czasów pozostała. Także tutaj rozgadałem się trochę. Ale a propos tego tematu, bo to, do tego też miałam przejść w następnej jakby części, ale skoro to już teraz wyszło, profesor faktycznie, można powiedzieć, że był z tą telewizją od jej narodzin, tak? Przyzwyczaił się do niej, tak jak pan wspomniał, nie wyobrażał sobie bez niej życia czy swojej pracy. Ta telewizja też, nie ukrywajmy, bardzo mu pomogła w wykreowaniu swojej postaci, wizerunku i w tym, że stał się tak popularny. Więc faktycznie urodził się w dobrym czasie, można powiedzieć, trafił na świetne medium. Mało tego, to musiała być gdzieś tam w jego życiu bardzo duża rewolucja. My dzisiaj się rodzimy gdzieś tam otoczeni już pewnymi zdobyczami tej techniki. Mało co już nas tak bardzo zaskakuje. Myślę, że profesor też jakby musiał się do tego przyzwyczaić. Pracował również z panem na takiej samej zasadzie, jak z operatorami telewizji polskiej. Proszę nam opowiedzieć, jak się pracowało z własnym ojcem, bo jednak musiała to być praca w pewien sposób regulowana jakimiś normami, jakimś czasem, a z drugiej strony, no pewnie, przynajmniej tak mnie się wydaje, nie mogła być taka sama jak właśnie w telewizji, musiała być troszkę na innych zasadach. Pewnie też nastręczało to trochę ciekawych, może nawet śmiesznych sytuacji. Jak się pracowało z ojcem? Z ojcem się pracowało bardzo specyficznie. Przede wszystkim, wracając jeszcze do początku pani wypowiedzi, że ojciec był wykreowany. To była pierwsza animacja na żywo, praktycznie, rysunek. To, co w tej chwili możemy zobaczyć, to co na przykład pokazują katastrofy w przestworzach, te animacje różnego rodzaju i tak dalej, komputerowe, ale wtedy to była nowość. To była nowość, która no, na oczach ludzi powstaje jakieś dzieło, dziełko, czy powiedzmy sobie jakiś rysunek. Ale wracając do pani pytania, no z ojcem ja pracowałem, robiłem taki cykl portrety domów. Niestety pozostała tylko, to były już późniejsze lata, bo to były lata 90. Wtedy dysponowałem kamerą telewizyjną z prawdziwego zdarzenia, z systemu U-Matic, to można było na nim spokojnie montować i ja to z telewizji czasami pożyczałem. Ale ojciec mi powiedział tak, ty sobie to pokleisz, a ja będę mówił. I on mówił, co mi się nie podobało później, to ja to wykroiłem z tego przy montażu, podłożyłem muzykę
I no tak właśnie te programy powstawały. Nie znosił, jak się mu przerywa. I nie znosił papierosów. Jedyną osobą, która mogła w jego towarzystwie palić w samochodzie, byłem ja. Przywilej. To był wielki przywilej. A tak to poza tym to tego... To, czego on nie znosił, do papierosów i przerywania jemu wykładu i nazywania na przykład... Ojciec był bardzo przywiązany do tych, że robi wykłady. Jak ktoś kiedyś go zaprosił i napisał pogadanka, to ojciec się obraził i nie przyszedł. No, był to swoisty jakiś tam, trochę dziwak pod tym względem, tak muszę powiedzieć. Ale jednak no, był przyzwyczajony, że był wykładowcą na wyższej uczelni. Przez wiele lat był tym profesorem nadzwyczajnym, profesorem zwyczajnym, później był rektorem przecież Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Warszawie. Te stanowiska był ministrem, wiceministrem kultury. Rzeszów uczelnia. A ze stanowiskiem ministra kultury, wiceministra kultury, pożegnać się musiał, dlatego że pojechał, dogadał się panem prezydentem późniejszym Wałęsą. Oczywiście znaleźli wspólną formę porozumienia i zatwierdził pomnik, który ówczesne władze nie bardzo chciały zatwierdzić. To była tam między nimi taka sprzeczka. Najpierw były cztery krzyże, które zrobił niejaki pan, nie pamiętam teraz nazwiska, po prostu w więzieniu ulepił z chleba. I ojciec tam prowadził poprawki, powiedział, no cóż, ten znicz, jak się popatrzy na niego, bo był przecież architektem, inżynierem, miał dobre spojrzenie na to, umiał patrzeć. Tam był taki duży znicz, mówi, ten znicz będzie wyglądał jak sedes, jak się na niego od dołu popatrzy. No bo skrót perspektywiczny jest taki, naprawdę, to zresztą polecam Państwu z kolei ten list, jak była obrona doktoratu honoris causa taty, to się odbywało na Uniwersytecie Jagiellońskim w Kolegium Maius. To wtedy prezydent Wałęsa nie mógł przyjechać na to, ale napisał taki bardzo fajny list. I jeżeli z kolei odwołuje się do internetu, nowoczesnego środka przekazu, jeżeli Państwo obejrzycie doktora honoris causa, to tam jest odczytywany ten cały list. Później, ja już jak siedziałem na wózku, musiałem kolegę poprosić, posłać go do prezydenta Wałęsy, żeby on w jakiś sposób wyjaśnił tą całą sprawę. No bo wiecie Państwo, plotka jest rzeczą niesłychanie zgryźliwą. I ludzie doprawili sobie do tego pewną ideologię. Zin wyleciał, bo był w partii, Zin nie był w partii. Zin wyleciał dlatego, że chodził do kościoła. To prawda, że chodził do kościoła codziennie. Chodził w Warszawie do wizytek, a codziennie rano szliśmy do ojców dominikanów na mszę 15-minutową, króciutką. Później nasz czas wyglądał w ten sposób, że ja wszedłem na uczelnię, czy do swojej pracy. Ojciec jest na uczelnię, ale zawsze ta kawa i zawsze ta 15-minutowa msza codziennie była w naszych planach. Także tu pod tym względem to on był takim człowiekiem. No to co mogę jeszcze dodać? No, w międzyczasie odpowiedział Pan na kolejne moje pytanie, chyba że zechce Pan coś dorzucić. Właśnie mnie osobiście zastanawiało, co irytowało Wiktora Zina u innych ludzi. Powiedział Pan o paleniu, o tym przerywaniu mu, kiedy mówił, czy coś jeszcze go denerwowało, czy czegoś może nie tolerował wręcz u ludzi, u innych. Wie Pani, to był, szczerze mówiąc, bardzo dobry człowiek. No właśnie, takie też miałam wrażenie, ale dlatego pomyślałam przewrotnie, że coś go musiało. To był bardzo dobry człowiek i bardzo, bardzo umiejący, powiedzmy, wybaczyć ludziom różnego rodzaju ich przywary. Tu odniosę się do takiej opowieści. Te wszystkie audycje od początku, jak powstawały, do lat praktycznie końca 80. były robione z takim realizatorem, który się nazywał Czesław Kruszewicki. Oni się bardzo lubili, bardzo się kochali, ale przy okazji się żarli jak nie wiadomo co. Może to taka sprzeczność jest jakaś. I pamiętam, tu znowu odniosę się do takich wspomnień, które zahaczą o technikę. Weszły pierwsze mikrofony bezprzewodowe.
To było coś niesamowitego. To była taka skrzynka wieszana na plecach, to też nie wolno się było obejrzeć, z anteną, którą się wkładało w portki. Naprawdę, ta antena była w formie takiego druta, którą się wkładało w portki, w gacie, w kalesony czy tam w co. Żeby i na tej zasadzie, a mikrofon był wieszany tutaj na takim sznureczku, nie było takich małych klipsów jak w tej chwili, tylko po prostu było no to taki o mikrofon, jak tu leży. Tylko był wieszany na sznurku. No i, a ja trzymałem się portek taty i chodziłem do studia bardzo często. I raz siedzę w reżyserce, bo zawsze, mnie bardzo zawsze interesowała realizacja telewizji. Siedzę w tej reżyserce i słyszę, jak dwóch panów poszło sobie do toalety. I jeden z drugim, jeden na drugiego, ja tego Koszynińskiego odduszę, ja tego Koszynińskiego zatłukę. Z drugiego mikrofonu słyszę, ja tego Zina, to ja nie wiem, co ja z nim zrobię, jak on mi będzie wtrącał moją realizację. Więc no tu ma pani odpowiedź na pytanie, jaki tata był człowiekiem. Był bardzo dobrym, nie był konfliktowym, aczkolwiek co miał wykrzyczeć, to wykrzyczał w cichości, kącika swojego, w cichości powiedzmy pracowni. Nie chwalił się tym wszystkim wszem i wobec. Co, kwiaty dla mnie? Myślałam, tak, kwiaty no są dla profesora, są i dla pana. Są dla profesora, są dla pana. Naprawdę było nam bardzo, bardzo, bardzo miło. Serdecznie dziękuję. Bardzo serdecznie możemy dziękuję. Możemy podziękować. Się. Jestem naprawdę wdzięczny. Proszę mi dziękuję. Przywołać pamięć, przywołać profesora. Proszę cię chociaż na chwilę jeszcze z profesorem. Jestem wzruszony, aż cię tyle pisał. Bardzo, dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja to przekażę w godniejsze ręce. Panie, moje takie spotkanie trzeba koniecznie kiedyś powtórzyć. Bardzo mi było, panie dyrektorze. Dziękuję bardzo. Szymon, bardzo ci dziękujemy. Dziękuję za takie szczere, bardzo, takie serdeczne i takie miłe wspomnienia. Państwa prosimy jeszcze o pozostałe, których nie znaliśmy. Mamy niewiastkę. Dziękujemy. Pisałeś się. Dziękuję. Takie zawiastek dla ciebie. Masz, ja myślałem naprawdę, że na grupę nie przyniesie się. To już wiesz, absolutnie to było. Dzień dobry, czy mógłby nam się pan przedstawić? Dzień dobry, nazywam się Szymon Zin. Moim ojcem profesor Zin. Z zawodu jestem architektem. To jest mój pierwszy zawód, a drugi zawód to jestem filmowcem. Jak pan ocenia dzisiejsze spotkanie? No bardzo miłe, wzruszony byłem. Naprawdę tym zaproszeniem, tym miłą gościną, która mnie tutaj spotkała, tym ciepłem bijącym z sali od widzów. Byłem naprawdę zachwycony tym, że pamiętają mojego tatę, że wspominają go tak mile, ciepło i tak rodzinnie. Jak wszyscy Chrubieszowiacy, bo całych Chrubieszów to jedna rodzina praktycznie. A jak pan wspomina Chrubieszów za czasów dzieciństwa? No ja się tu praktycznie wychowałem, jak miałem 5 tygodni, to tutaj z różnych tam względów przyjechałem, więc chodziłem tutaj, spędziłem dzieciństwo w Chrubieszowie, później chodziłem do szkoły podstawowej numer 3, wtedy szkoła podstawowa numer 3 była przy Koszarach. Tam były 3 szkoły wtedy. Jedynka była na parterze, dwójka była na pierwszym piętrze, trójka była na trzecim piętrze, na drugim piętrze. Także no bardzo, bardzo sobie miło to wspominam. No cóż, jak Kraszewski pisał, raj utracony u babuni. Te właśnie takie jego wspomnienia dawne. No nie masz to jak u babuni. A ja się wychowałem z babcią i z dziadkiem. Tata był częstym gościem, przyjeżdżał na początku na motocyklu. Później, jak już sobie w latach 60. kupił samochód, to był bardzo częstym gościem u mnie. No i tak to się życie plotło. Czy chciałby pan jeszcze powtórzyć takie spotkanie? No jeżeli widzowie, czy szanowne grono zapraszające mnie tutaj taką propozycję da, no bardzo chętnie. Bardzo chętnie, oczywiście. Służę swoją osobą, jak tylko będę mógł. Dziękuję bardzo i nie mogę się doczekać następnego spotkania. Dziękuję również bardzo. Dziękuję serdecznie.
Zapraszam teraz do studia Radia RTM Staszic. Witam wszystkich słuchaczy Radia RTM Staszic w naszym studio. Dawno niewidziany gość, a właściwie już stały bywalec Bartek Kozłowski. Witam cię, Bartku. Witam. Bartku, święta to okazja odwiedzin rodzinnego domu, rodzinnego miasta. No i oczywiście bardzo mi miło, że odwiedzasz nasze radio. Bartku, studiujesz już na trzecim roku Akademii Górniczo-Hutniczej na Wydziale Automatyki i Robotyki. Tak jest. Bartku, studia, oczywiście o tym rozmawialiśmy. Powiedz, co nowego się u ciebie dzieje na uczelni? To znaczy, co się dzieje u mnie nowego na uczelni? Powiem szczerze, że niewiele. Wszystko jest po staremu. Są wykłady, na których oczywiście bywam. No, czasem jestem, czasem nie. No, jak to student. Oczywiście też do wszystkiego trzeba podejść, że tak powiem, zdrowo, bo chodzenie na wszystko i zawsze, no, uważam, że czasami mija się z celem. Trzeba to wszystko mądrze rozplanować. Natomiast zajęcia, no jak to zajęcia, no wszystko się toczy takim samym rytmem jak kiedyś, zajęcia są nowe, ale też się w sumie trochę łączą z zajęciami, które były wcześniej, których jeszcze nie było, nazwijmy to, z którymi dopiero się będą łączyć. Także myślę, że na uczelni bez żadnych jakichś konkretnych zmian. Fakt faktem, jedyną zmianą jest to, że to już jest kolejny semestr i jeszcze kolejny to już jest semestr inżynierski, więc no, będzie mnie czekać praca inżynierska, z czego w sumie się cieszę, bo w końcu będę mógł sobie napisać inż kropeczkę przed nazwiskiem. No, ale to nie jest najważniejsza sprawa, po prostu fakt taki, że no, już będę, nazwijmy to, już będę coś znaczył, jakieś już będę miał faktyczne wykształcenie. No i na uczelni to można powiedzieć, że to jest tyle. No. Natomiast większą sprawą to jest to, że rozpocząłem pracę, o czym już chyba nawet wspominaliśmy powoli w poprzedniej audycji, z tego co mi się zdaje. W poprzedniej audycji mówiłeś tylko o planach podjęcia takiej pracy. No i właśnie chciałbym, abyś troszeczkę więcej czasu poświęcił temu zagadnieniu, tak powiedzmy, dlatego że teraz jest już prawie że standardem, że studenci Politechniki są wprost zapraszani przez firmy, które już na kolejnych latach studiów, im bardziej zaawansowanych, tym intensywniej, poszukują tych, z którymi będą mogli w przyszłości podjąć współpracę, którzy będą dla nich kadrą dającą szansę na rozwój. I tak jak już się dowiedziałem, tak jak mi powiedziałeś, rozpocząłeś pracę i ta praca jest takim ważnym też elementem twojej aktywności i sądzę, że wielu maturzystów, zresztą nie tylko, uczniów szkół średnich, którzy zastanawiają się nad studiami na Politechnice, rozważa taką możliwość podjęcia pracy w czasie studiów, więc może troszeczkę na ten temat byś nam opowiedział. Dobrze, to generalnie rzecz biorąc może zacznę od tego, jak znalazłem albo jak praca szukała pracownika albo pracowników. To znaczy, ja w tym momencie jestem członkiem zarządu jednego koła właśnie naukowego, studenckiego, zajmującym się robotyką na naszym wydziale. I przyszedł do nas mail od właśnie osoby pracującej w tej firmie, że chcieliby nawiązać współpracę z naszym kołem, bo być może mamy właśnie osoby, które mają jakieś tam umiejętności i że proponują właśnie ofertę stażu. I powiem szczerze, że były jakieś tam wcześniejsze oferty tego typu i no przyznam się szczerze, że sam jakoś nie byłem zainteresowany, natomiast ten jakoś tak po prostu mnie tknęło, wziąłem, zadzwoniłem. I no, sprawa się już potoczyła w ten sposób, że dowiedziałem się wszystkich szczegółów, odbyłem rozmowę kwalifikacyjną akurat przez Skype'a, więc w domu, więc też troszeczkę niby mniejszy stres, ale z drugiej strony po angielsku, gdzie z angielskiego w sumie przez pewien czas nie korzystałem i jednak ten stres jakby się nałożył, że no muszę mówić po angielsku w sposób profesjonalny, a jedyne właśnie moje używanie tego języka było ostatnio do jakichś przeglądania co najwyżej jakichś krótkich artykułów, więc to mi się troszeczkę nałożyło, a dwa, że rozmawiałem z CEO
całej firmy z głównym szefem, więc to też troszeczkę na mnie zadziałało, ale mimo wszystko jakoś sobie poradziłem. Stwierdzili wszyscy, że pozytywnie. Może powiesz, przypomnisz nam, jaka to jest firma i czym się zajmuje? To jest firma, która nazywa się Wincan. Jest to szwajcarska firma, która zajmuje się inspekcjami sieci przemysłowych. No, kontynuując, następnie przyszedł test z programowania, który również przeszedłem pomyślnie i powiem szczerze, że nie był aż tak banalny, jaki być może oczekiwałem, ale z drugiej strony nie był na tyle trudny, jakiego też jakoś podświadomie się spodziewałem, także też przeszedłem test pozytywnie. No i dostałem telefon, że cześć, zapraszamy do pracy tego i tego dnia. No i mamy nadzieję, że będzie nam się dobrze współpracowało. No i od tego czasu, prawda, już wszystko się potoczyło. Natomiast jeśli chodzi jeszcze na przykład o łączenie pracy i studiów. Tutaj dużą rolę gra fakt, że oczywiście to zależy od kierunku i od uczelni, bo na przykład u nas na kierunku jest taka sprawa, że dotychczas zapisy na przedmioty wyglądały tak, że kto pierwszy, ten lepszy. Przez 2 lata tak to wyglądało i przez 2 lata, przez które właściwie nikt nie pracował z nas, nie miało to większego znaczenia. Natomiast od właśnie ostatniego roku zapisy wyglądają w ten sposób, że my musimy zaproponować, jaki plan widzimy, jak widzimy nasze rozłożenie zajęć i poprzeć to jakimiś konkretnymi argumentami. Tak, poprzeć to jakimiś konkretnymi argumentami, które osoby układające plan wezmą pod uwagę i w ten sposób taki, a nie inny plan, ewentualnie z drobnymi poprawkami, zostanie nam przyznany. Tak samo właśnie zrobiłem w tym roku i poparłem. Moją argumentacją właśnie była praca i mam ułożone zajęcia w 2 dni w tygodniu. Mam zajęcia we wtorek i środę, a w poniedziałek, czwartek i piątek na spokojnie mogę pracować i w ten sam sposób mogę wyrobić to minimum pół etatu, jakie mam na umowie, więc akurat tak wygląda, że tak powiem, moje gospodarowanie czasem. Fakt, skłamałbym mówiąc, że uczęszczam przez to, nadal uczęszczam na wszystkie wykłady albo coś tego typu. Nie uczęszczam na wszystkie wykłady, bo jest to po prostu dla mnie fizycznie niemożliwe, ale myślę, że najważniejsze wykłady, które jakby mnie interesują albo interesują jakby mnie pod kątem przyszłościowym, mam właśnie we wtorek i środę, więc że tak powiem, najważniejsze mnie nie omija. Czyli ten semestr aktualnie to jest pierwszy semestr, w którym łączysz już tak na poważnie. Tak, tak jest. Pracę to jest pierwszy semestr. I naukę. No i jak? Udaje się to pogodzić? To znaczy, mam jakby mniej czasu na wszystko, no bo wiadomo, no praca, jedzie człowiek do tej pracy na 8 i potem wraca po 16. No inaczej jest to, prawda, jak w zeszłym roku miałem na przykład 3 dni weekendu, gdzie piątki miałem wolne, akurat tak miałem ustawione zajęcia. No jest jednak różnica, jak już jest ten jeden dzień mniej, ale jestem zdania, że raczej nie wpływa mi praca na to, co robię na studiach, na zajęcia. Mam jakoś jednak czas, żeby czy to w weekend, czy nawet czasem po pracy siąść i wyprostować niektóre sprawy, typu właśnie, nie wiem, napisać właśnie jakieś, napisać jakiś kod na jakieś tam ćwiczenie, laboratoria, czy coś, to uzupełnić. Myślę, że ewentualnie zrobić sprawozdanie. Myślę, że to jakoś, przynajmniej w moim przypadku, nie wpływa na siebie negatywnie. Z drugiej strony, pracując, zdobywasz jeszcze dodatkową wiedzę, która być może będzie też pozytywnie oceniona przez wykładowców, bo to, co w głowie zostanie, można się będzie tym pochwalić na uczelni. Tak, owszem. Teraz w pracy przez miesiąc mieliśmy taką fazę researchu, w której właśnie jedyną naszym zajęciem było siedzenie przed komputerem i zdobywanie wszelkich informacji, które będą nam potrzebne do realizacji tego naszego projektu, który realizujemy tam. I to jest prawda. Przez ten miesiąc zdobyłem mnóstwo informacji, których wcześniej nie miałem, bo jednak siedząc w pracy czułem się zobligowany i jednocześnie zmotywowany do tego, żeby nie przeglądać czegoś innego, tylko konkretne te tematy, które łączyły się z moją pracą, z moim projektem. I tak, zdobyłem dużo wiedzy. Natomiast też
to, do czego mi się ta wiedza przyda, jest najprawdopodobniej moja praca inżynierska, ponieważ chciałbym wykorzystać niektóre elementy właśnie z pracy, przynajmniej tej wiedzy, bo no, niestety jakby nie mogę wykorzystać faktycznie elementów z pracy, gdyż no... Są pewne ograniczenia biznesowe, nazwijmy tak, to tak. Tak, mam podpisane dokumenty, że nie mogę jakby wykorzystać projektu tak po prostu, ale... No, są to jakby ale mam elementy mojej własnej wiedzy, którą zdobyłem w celach właśnie realizacji projektu, które to nie obejmują, nie są objęte żadną właśnie jakby tajemnicą, które jak najbardziej myślę właśnie wykorzystać. Czyli taki szerszy horyzont, spojrzenie na wiele zagadnień, które no już mogą być przydatne do dalszego rozwoju i zawodowego, no i oczywiście naukowego. Jak najbardziej myślę. Tak więc wkroczyłeś już taki bardzo poważny etap swojego życia, bo już właściwie jesteś związany pracą z poważną firmą i chyba to będzie taki sposób na płynne przejście z życia studenckiego do już takiej profesjonalnej aktywności. Tak, myślę, że tak, chociaż czasami jak... nie wiem, powiedzmy, leżę przed snem i tak o tym myślę, to przeraża mnie to, bo jeszcze do niedawna na przykład właśnie chodziłem do liceum, niczym się w sumie nie przejmowałem, co najwyżej maturą, a tak tutaj teraz już właśnie powiedzmy koniec studiów, przynajmniej dla niektórych, no oczywiście będę kontynuował, ale no powiedzmy, że to jest no pewien, koniec pewnego etapu studiów, tak to nazwijmy, właśnie praca, no jest to trochę przerażające, ale z drugiej strony trzeba się rozwijać, trzeba iść do przodu, no tak wygląda życie, więc z drugiej strony też nie ma się tego co bać chyba. Ale wydaje mi się, że rozpoczęcie tej aktywności zawodowej już na studiach, kiedy robimy to w takich warunkach, kiedy można jeszcze zastanowić się nad tym, czy wybór został dokonany prawidłowo i daje jakąś taką pewniejszą pozycję później w pracy, no i chyba szansę na zrealizowanie swoich ambicji i rozwój oczywiście naukowy w tej dziedzinie, w której studiujesz. Tak, jak najbardziej. Dla mnie właściwie ta praca, czy ten staż jest czymś, co ma mi dać tak naprawdę do zrozumienia, czy to, co ja będę tam robił, co jest de facto właśnie związane z robotyką, czy to faktycznie da mi satysfakcję i czy ja będę z tego zadowolony na dłuższą metę, czy faktycznie będę chciał się rozwijać w tej dziedzinie, czy jednak będę chciał jednak zmienić pracę i pójść gdzieś, gdzie będą rozwijane jakieś, nie wiem, inne technologie. Dla mnie właśnie to też będzie taki wyznacznik. A teraz może już na tyle, na ile możesz, no rozumiem, że tutaj są pewne ograniczenia biznesowe. Czym się konkretnie zajmujesz? Jaki masz problem aktualnie na warsztacie, nazwijmy to tak. Żeby powiedzieć to dla szerszego grona słuchaczy w sposób bezpieczny dla mnie i dla firmy, określę to tak, że zajmuję się sterowaniem drona w bardzo ciasnej i zamkniętej przestrzeni, co jest w sumie bardzo pionierskie, można powiedzieć, że nasze rozwiązania, które tam właśnie będziemy robić z kolegą, będą pionierskie, ponieważ któregoś razu, jak zadaliśmy pytanie na forum internetowym na temat tam właśnie jakichś tam parametrów do sterowania dronem i że napisaliśmy, że chcemy nim sterować w zamkniętej przestrzeni, to otrzymaliśmy odpowiedź: nie latajcie dronem w zamkniętej przestrzeni. Także... A więc bardzo ambitne wyzwania. To jest oczywiście szansa na odniesienie spektakularnego sukcesu, czego ci, Bartku, życzę. No i... mam nadzieję, że spotkamy się znowu w studiu Radia RTM Starszyc. Bardzo dziękuję i również mam taką nadzieję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję. Piąty zlot aut amerykańskich. To jest wydarzenie, które już po raz piąty mamy w naszym mieście. O wrażeniach uczestników tego zjazdu i o tym, co się tutaj działo, opowiem wspólnie z Maćkiem Dobrowolskim. Piękny, słoneczny dzień na Chrubieszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Zrobiło się bardzo tłoczno. Jest to dzisiaj miejsce piątego zlotu aut amerykańskich. Arm Car Show.
To już po raz kolejny w Hrubieszowie spotykają się miłośnicy fantastycznych pojazdów, które są już legendą same w sobie i dla kolekcjonerów stanowią coś, czemu poświęcają praktycznie całe swoje życie. Dla nas, mieszkańców Hrubieszowa, będzie to okazja do obejrzenia tych niezwykłych pojazdów. Razem ze mną jest Maciek. Maćku, czego się spodziewasz na dzisiejszym zjeździe? Spodziewam się, że zobaczę w sumie kolebkę w motoryzacji amerykańskiej. Spodziewam się o wiele więcej samochodów niż było rok temu i myślę, że Hosier będzie miał kolejne piękne wspomnienia. Tak, no nie tylko auta amerykańskie, ale widzę również, że drugi pułk rozpoznawczy również rozstawił swoje pojazdy. No dzieje się, dzieje. Na razie przedpołudnie jest takim czasem do zwiedzania, natomiast wieczorem będzie tutaj grało kilka zespołów. Tak więc idziemy w kierunku parkingu z autami amerykańskimi. Tak więc jesteśmy już na parkingu. I tak na pierwszy rzut oka to mamy tutaj przynajmniej ze 30 albo może i nawet więcej zabytkowych pojazdów. Niektóre już mają żółte blachy, czyli po prostu są eksponatami. Natomiast część oczywiście również ma normalne rejestracje. Przed chwilą byliśmy praktycznie zagłuszeni rykiem silnika samochodu, który w tej chwili stoi przy samym wejściu. Dzień dobry, lokalne radio. Witam. Cóż to za niesamowita maszyna? Jest to Pontiac Transam wersja GTA. W sumie najbogatsza wersja, jaka wychodziła. Mam go już 11 lat. Cały czas auto jest modyfikowane. Drugi już silnik, teraz jest silnik mojej narzeczonej z jej Chevroleta Camaro. Jest to jednostka 5-litrowa o mocy ponad 300 koni na dzień dzisiejszy. Co mogę więcej powiedzieć? Jakie ma osiągi? Bardzo dobre. Zresztą będzie go widać na konkursie dzisiaj palenia gumy, co potrafi. Ale domyślałem się, że był sprawdzany ile może. No powiem tak, na niemieckiej autostradzie 240-260 nie było dla niego problemem. Rozumiem, czyli to taki samochód do przemierzania amerykańskich przestrzeni, no tu w Polsce może troszkę na gminnych drogach nie ma takiego pola do popisu. Ja jestem ogólnie dosyć spokojnym kierowcą, więc jeżdżę nim na co dzień i jak najbardziej super się spisuje. A Maćku, może ty masz jakieś pytania? Najpiękniejsze wspomnienie z samochodem? Najpiękniejsze wspomnienie? Jego zakup. 11 lat temu. To było coś niesamowitego, bo pojechaliśmy po niego do Warszawy. W Warszawie nie odpalił. Z Warszawy zahaczyliśmy o taki bardzo znany serwis samochodów amerykańskich w Lublinie, Garaż Szymona. Tam też nam nie odpalił. I tak na lawecie przyjechał do domu. Całą noc nie mogłem spać. Kurczę, nie odpala. Wziąłem z taty samochodu akumulator, przełożyłem pierwsze przekręcenie kluczyka i od razu zapalił. To było niesamowite uczucie. Tak, rzeczywiście to było przeżycie naprawdę godne tego wszystkiego, co się poświęciło, aby zdobyć ten samochód. No i cóż, i gdzie już jeździł ten samochód? Oj, wiele zlotów zwiedziliśmy z nim. Naszym ulubionym zlotem właśnie jest tutaj Hrubieszów Amcar Show. Staramy się być na każdej edycji. Zresztą myślę, że widać nas na placu do palenia gumy, bo tam jest nasze miejsce. Świetnie, czyli cieszę się, że Hrubieszów tak pozytywnie pozostaje w pamięci tutaj wśród gości. Dziękuję bardzo. Śmiało mogę powiedzieć, że zloty w Hrubieszowie są jednymi z najlepszych w Polsce z racji na klimat i atmosferę. To jest niepowtarzalne. Świetnie, dziękuję bardzo. Dziękuję również. Rejestracje rzeszowskie, lubelska, warszawska. No i oczywiście są również pojazdy z rejestracją amerykańską, Colorado. No i kolejne auto, które jest prezentowane przez... Tego? Dzień dobry.
chcielibyśmy trochę popytać. Dzień dobry. Robimy materiał o dzisiejszym zlocie. Widzę, że maska otwarta. Cóż ciekawego tutaj możemy zobaczyć? 5,7, 280 koni. Nie był to oryginalny silnik z tego auta, jest przeszczepiony. No i co więcej? Ale generalnie jaka to jest marka? Pontiac. Pontiac, tak. To jest Pontiac Firebird, dokładnie Transam GTA, czyli taka wersja najbogatsza. Co mieli, to wkładali do niej. No to jest silniczek 5,7, jakieś 280 koni, 270. Jakie ma osiągi? To trzeba będzie przetestować dopiero teraz, jakie będą osiągi. No, samochód robiony od podstaw. Wszystko wypiaskowane, rozebrane do każdej śrubki, poskładane od nowa, pomalowane. Wszystko praktycznie samodzielnie. No, czyli włożona dusza tutaj w ten samochód. Dokładnie. Maćku, teraz może ty o coś zapytasz? Na jaki samochód byłby się pan w stanie zamienić? Musiałby ktoś konkretnie przyjść, pokazać co ma i wtedy musiałbym się zastanowić. No tak, dużo jest fajnych aut, ale no musi się podobać też, nie? Zależy kto co chce. No i to jest najważniejsze, bo to przecież jest obiekt, który ma dawać satysfakcję, przyjemność, no i być atrakcją na takim zjeździe, jak zjazd w Hrubieszowie. Po raz pierwszy w Hrubieszowie? Drugi raz jestem w Hrubieszowie, ale pierwszy raz autem amerykańcem. Także no, mamy kolejny ciekawy pojazd. No cóż, dziękuję bardzo. Dziękuję. Bok Mustang, a dalej to będzie Pontiac. Oczywiście też już zabytkowy. Kolejny wóz z rejestracją kalifornijską. Otwarta maska, potężny silnik. I cóż to mamy? To jest chyba Camaro, ale jaki model, nie wiem. No na razie nie mamy tutaj właściciela. To cóż, to idziemy dalej. Obok takich dopieszczonych pojazdów stoją dwa, które wyglądają dokładnie tak jak ich wiek chyba z tego wynika. No i kolejny pojazd z rejestracją amerykańską, Nevada. Dzień dobry, można parę słów poprosić? To pan jest właścicielem tego wspaniałego pojazdu. Żona, no ale to jednak w rodzinie. Cóż to za niesamowita maszyna? No, samochód. Tak. A... Buick Roadmaster z 48. To rzeczywiście jest już prawdziwy zabytek, ale jeździ. Tak, oczywiście. Jeździ, musi jeździć. To podstawa, żeby zrobić tak, żeby ten samochód mógł jeździć i cieszyć oczy wszystkim dookoła. Ale dzisiaj... Aby utrzymać taki pojazd, to no, trzeba mieć dostęp do części. Z częściami nie ma problemu w ogóle. Bo albo kupuje się na eBayu w Stanach, albo dopasowuje od nawet rosyjskich starych samochodów. Są identyczne. Aha. Bo oni brali to ze Stanów po wojnie w ramach reparacji wojennych czy to. A, czyli rzeczywiście można to w ten sposób się ratować. Maciek, teraz ty pytanie. Takie małe pytanie, bo samochód się prezentuje mniej więcej jakby cały był pokryty rdzą. Czy to był zabieg specjalnie zrobiony, czy... No nie, to naturalne, to jest jego naturalny kolor w tej chwili. Farba zeszła, patyna jakaś została, rdza. Jest tylko pokryty specjalnym środkiem, żeby już dalej nie rdzewiał. I to wszystko. Muszę tutaj powiedzieć, że linia tego samochodu jest taka klasyczna. Podobna była stara Warszawa, Garbus. No ale to wtedy taki był trend ogólnoświatowy, ale... Projekt Warszawy dostaliśmy od Rosjan, tak? Rosjanie projekt swojego auta, który był pierwowzorem Warszawy, wzięli od ze Stanów Zjednoczonych. Bodajże od Chevroleta, nie? Czy to był? Chyba tak. Chevrolet jakiś to był. No, no i po prostu cała linia produkcyjna maszyny, to było wszystko właśnie w ramach odszkodowań i tak dalej do Rosji przewożone. I tam produkcja tych samochodów się zaczęła i to później na cały blok wschodni szło tam, tak?
silniki nawet dolnozaworowe, które były w Warszawie wcześniej, to też pierwowzór jakichś w Stanach, Fordach najbardziej znane, te dolnozaworowe V8, no w Warszawie nie było V8, tak, ale no, ale to te czterocylindrowe też były najpierw, nie, w tych Chevroletach, no, to, także wszystko przyszło zza wielkiej wody przez Rosję do nas. Tak, to jest historia oczywiście, a tutaj możemy to obejrzeć wyjątkowo na zlocie. Coś, co jest teraz czymś wyjątkowym. Dziękuję bardzo. No i przed nami typowy amerykański krążownik, olbrzymia maszyna. Co to, Maciek, za maszyna? Szczerze to nie wiem. No spróbujemy się dowiedzieć. Dzień dobry. O właśnie, szukam właściciela tego krążownika. Można parę słów? Proszę bardzo. No, może pan opowie o tym niesamowitym pojeździe, bo ma wymiary prawie że takiego niewielkiego autobusu, no ale takie były krążowniki amerykańskie. No, długość to jest 5 metrów i 95 centymetrów, prawie 6. Szerokość 2 metry i 20 centymetrów. Pojemność silnika 8,2. 340 koni i 490, no prawie 500 Nm. Wow. Jakie ma osiągi? Na autostradzie taki HM 160, ale raczej boję się, że się rozpadnie. Także tak, że trzeba uważać. Spokojnie. On tak. Na długich dystansach nie lubi mieć wysokich obrotów, także trzeba troszkę wolniej jeździć. Rozumiem. Tak, przyspieszenia tak. Też nie ma takiego strasznego, ale no, da się jeździć. No ale jego podstawową zaletą to jest ten komfort. Domyślam się, jak tam w środku może być przyjemnie. Jedzie się tak, jakby się siedziało przed telewizorem na kanapie. Super, człowiek się w ogóle nie męczy. Jak go kupiłem, to z Gdańska przyjechałem do Lubaczowa, bo stamtąd jestem. To było prawie 800 kilometrów, bo jechałem przez Katowice autostradą. Także jechało się super. Tak mniej więcej za Łodzią już wyczułem ten samochód. Bo na początku to tak obawiałem się przy wyprzedzaniu, przy tym jak to będzie wszystko wychodziło, ale za Łodzią już mniej więcej gabaryty miałem tak opanowane, że dało się jechać. Tak, no przesiadając się z malucha na taki pojazd, rzeczywiście nie sugeruję, że pan jeździł maluchem, ale ja na przykład... Jeździłem maluchem, ale to było dawno temu. A ja jeżdżę do dzisiaj? Tak, o, to gratuluję. Tak. Miałem malucha 500 i jeździłem nim 13 lat. No fajnie. Także no, niezwykły pojazd, ale wrażenia no, nawet... Tak, można spać. W zasadzie namiotu teraz nie biorę, bo przedtem miałem starą Skodę Tudora 1947 roku i Warszawę kombi, ale tamte samochody sprzedałem i kupiłem to. Także przedtem jeździłem z namiotem, a teraz to na przednim siedzeniu na kanapie na długość się mieszczę. Miałem 1,72 m, a teraz mam 1,68 m. Ale się jeszcze wyciągnięty jestem, a tutaj jest troszkę więcej. Także ktoś jak jest wyższy, to może sobie tutaj spać. Czyli samochód na miarę, dopasowany. Tak jest, oczywiście. Świetnie, dziękuję bardzo. Dziękuję również. Chcielibyśmy zapytać, no oczywiście, dzień dobry. Radio RTM Staszic, Lubieszów. Gramy w kablówce i w internecie oczywiście. Parę słów o swoim samochodzie. Którym? Tym. Trzy są moje. Trzy, ooo. Oh. To rzeczywiście tylko pogratulować. No, ten widzę jest akurat najnowsza wersja Chevrolet Camaro, całkowicie podstawowy model z silnikiem 6.2, 480 koni, także bardzo szybko się zbiera. Nowa jednostka napędowa LT1 w porównaniu do LS3 w poprzednim modelu jest bez porównania, dużo bardziej dopracowana. A myślę, że całe auto, zawieszenie już kompletnie inne. Także samochód jest dużo, dużo, dużo lepszy niż poprzednia wersja. Jakie ma osiągi? Fabrycznie 4,1 do setki. Także myślę, że to już jest na zabawę kompletnie wystarczające. A maksymalna prędkość? Ponad 300 km na godzinę. Jeżeli nie jest zablokowany, to na pewno spokojnie ponad 300. Czy próbował pan? Nie, jeszcze nie próbowałem. Na razie się go uczę, bo tak jak w poprzednim modelu, uczyłem się prawie rok nim jeździć, poznawać samochód, jak reaguje, jak to na razie też tym się uczę, ale już no, kilka prób wyścigów z motocyklami było. Wow, no to rzeczywiście. No cóż, no fantastyczny model. Maćku, może ty coś jeszcze zapytasz?
Czy na polskie drogi takie kapcie nie są zbyt cienkie? Nie, wbrew pozorom Amerykanie bardzo dbają o wygodę jazdy i mimo, że jest to sportowe auto, nie ma aż tak bardzo, nie odczuwa się aż tak bardzo nierówności jazdy. Oczywiście, no, nie jest to limuzyna kanapa, tak, typu SUV, no ale w jaki sposób połączyli na pewno to, co Amerykanie lubią najbardziej, czyli komfort jazdy z szybkością i no zresztą General Motors jest z tego znany, także potrafi to połączyć w bardzo dobry sposób. No świetnie, dziękuję bardzo. Tak więc już niedługo z parkingu zabytkowe pojazdy przejadą ulicami naszego miasta. No, taki jest właśnie punkt programu tego zlotu. Tak więc zabytkowe pojazdy powoli szykują się do parady. Natomiast ja z Maćkiem już powoli kończymy zwiedzanie tej ekspozycji, bo tak to trzeba nazwać, ten niezwykły parking. Maćku, wrażenia? No niesamowite, no na pewno. No mowę mi po prostu odebrało. No i to właściwie powinno wystarczyć. Także to jest kolejny, piąty zjazd pojazdów amerykańskich. Jak na razie wszyscy uczestnicy są tutaj w dobrym nastroju, także jest szansa, że za rok będzie szósty kolejny zjazd. Try it again. You still love me, won't you keep coming? You still love me, won't you keep coming? Still love me, won't you keep coming? Come back tomorrow, now we'll try it again. Come back tomorrow, now we'll try it again. You said the love it, won't you keep coming? You said the love it, don't you keep coming? You said the love it, don't you keep coming? Come back tomorrow, now we'll try it again. Keep it like it, don't you keep coming? Come back tomorrow, now we'll try it again. You said you love it, don't you keep coming? You said you love it, don't you keep coming? You said you love it, don't you keep coming? Come back tomorrow, now we'll try it again. Do 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 da 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 da. Zakończył się występ Harpagansów. No rzeczywiście to był naprawdę porywający fragment tego dzisiejszego zlotu. Panowie przyjechali do nas ze Śląska, z Katowic. Jak się panowie czujecie w Hrubieszowie? Jest świetnie, jest świetne jedzenie, są świetne napoje, w ogóle jest inne powietrze, bo jesteśmy ze Śląska, także mamy dużo kopalni, jest metan, jest bardzo niebezpieczny metan i boimy się czasami, że to wybuchnie po prostu pod ziemią, także bardzo się cieszymy, że jesteśmy tutaj.
Tak, no ja tak nieprzypadkowo zadałem to pytanie, bo kiedyś zdarzyło mi się być na Śląsku rzeczywiście. Troszeczkę inna atmosfera, no ale mam nadzieję, że to będzie dobry początek i panowie będziecie zaglądać częściej tutaj w te strony. Tak, bardzo byśmy chcieli tu przyjeżdżać. No tym bardziej, że no, okolice są piękne, ale no, na pewno będziemy w przyszłym roku, może jeszcze w tym roku. Występ rzeczywiście idealnie pasuje do tej scenerii samochodów z epoki. Brakowało praktycznie już tylko samego Elvisa, no ale Elvis, no właśnie tak. Także cóż, no chciałem podziękować za wspaniały występ, no i cóż, i do zobaczenia, do usłyszenia. Bardzo dziękujemy i chcemy tutaj wrócić. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.